No cześć, witajcie kochani. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam tatara. Słuchajcie, mogłabym go jeść codziennie. Pokażę wam mój sposób na przygotowanie tatara. Zapraszam. Tutaj mam już zmieloną polędwicę wołową, 200 gramów. Możecie również użyć na przykład antrykotu wołowego. Dwa żółtka, oczywiście jajka wcześniej parzyłam wrzątkiem. Łyżka oliwy z oliwek. Jeden ogórek konserwowy i pół cebuli. Kilka grzybków marynowanych. Pięć oliwek czarnych, możecie oczywiście użyć też zielonych jak lubicie. I łyżeczka kaparów. No i obowiązkowo sól i pieprz do smaku. I teraz tutaj moje wszystkie dodatki sobie posiekam drobno. Słuchajcie, ogórki konserwowe na przykład robię sama i zamiast cukru oczywiście dodaję erytrytol, tak? Grzybki, słuchajcie, tak sobie, o, siekam nożem. Okej. Oliwki to też sobie posiekam, da, przekraję je na cztery i teraz tak drobnie. Kapary też sobie troszkę drobniej pokroję, ale nie musicie. Kapary są malutkie, więc nie musicie ich kroić, ale ja zawsze sobie troszeczkę pokroję. I teraz jeszcze cebula. I mamy to. Teraz do większej miski wkładam moje mięcho. Dodam żółtka, oliwę. I pokrojone dodatki. Grzybki, słuchajcie, też marynuję, dodając oczywiście erytrytol. Teraz dodam soli i pieprzu. Wszystko dokładnie wymieszam. Okej. Słuchajcie, tak długo mieszałam, parę minut raptem, żeby mi się tutaj wszystkie składniki ładnie połączyły. Teraz spróbuję. Wyśmienite. Słuchajcie, u mnie w ogóle nie trzeba doprawiać, ale jeśli wam będzie taka potrzeba, to po prostu dołóżcie sobie soli czy też pieprzu. Tatar gotowy, słuchajcie, robi się go bardzo szybko. Dodatki możecie dać jakie chcecie, jakie lubicie, oczywiście nisko węglowodanowe. Ja czasami na przykład nie dodaję kaparów i oliwki, tak? Dodajecie co lubicie. Smacznego wam życzę i do zobaczenia niebawem.